Hello, Don. Hello. Witaj, Donald. Witaj. Nice to see you again. Dobrze Good Cię widzieć. Ciebie również. Wiem, że byłeś strażakiem. Powiedz proszę, dlaczego odszedłeś z tej pracy? Well, I retired Przyszedłem na emeryturę po 21 latach służby. Jedynym powodem mojego odejścia było to, że traktowałem bycie strażakiem jak prawie najlepszy zawód na świecie. I poszedłem do pracy na najlepsze na świecie zadanie. Zostałem pełnoetatowym głosicielem Ewangelii dla samego Chrystusa. Dla mnie to była zmiana jednej kariery, w której ratowałem życie ludzi, ratując ich z pożaru w ich domach czy innych budynkach, na pracę, której jak wierzę, ratuje ludzi przed trafieniem do piekła. Obydwie prace mają ten sam cel, ratowanie ludzi z bardzo niebezpiecznych miejsc i pomóc im w znalezieniu się w bezpiecznym otoczeniu. Jako strażak zostałem wyszkolony w ratowaniu ludzi. Ta umiejętność pomaga mi w pracy dla Boga, ponieważ patrzę na nią jak na ratowanie ludzi. Kiedy mówię, cały czas pamiętam o tym, że czasu jest niewiele. Dlatego musimy działać razem i poznawać Chrystusa. Mówię o tym, że Jezus ma być priorytetem w naszym życiu. Jaka jest sytuacja mężczyzny w Kościele? Niestety, chrześcijaństwo jest bardzo zdominowane przez duchowość kobiet. Większość dużych religii na świecie jest zdominowana przez mężczyzn. Oznacza to, że większość osób przychodzących do żydowskiej synagogi, muzułmańskiego meczetu czy buddyjskiej gąby stanowią mężczyźni. I to jest dobrze. W chrześcijaństwie to byli w większości mężczyźni, ale przez ostatnie kilkaset lat sytuacja się odwróciła i większość wyznawców stanowią kobiety i dzieci. I w związku z tym mężczyźni czują się niekomfortowo w Kościele. Większość mężczyzn chce duchowego życia, wie, że go potrzebuje, ale boi się utraty męskości. Wchodząc do przeciętnego kościoła w Stanach czy też w Europie, czują lekką obawę o swoją męskość, że jeśli chcą być silnymi chrześcijanami, muszą przestać zachowywać się jak mężczyźni. To jest kłamstwo pochodzące z piekła, ale jest powtarzany w kościołach chrześcijańskich i sprawiło, że dzisiaj jest bardzo trudno ewangelizować mężczyzn. Pracuję w służbie mężczyzną ponad 20 lat i wiem, że bardzo trudno jest podtrzymywać wzrost grup męskich. Myślę, że powinniśmy się skupić na ewangelizowaniu mężczyzn dla Kościoła. Jeśli równowaga nie będzie zachowana, kobiety też nie będą zadowolone. Z powodu tej nierównowagi bardzo trudno jest ewangelizować dzieci, dlatego, że zaraz po bierzmowaniu odchodzą z kościoła i nie wracają. Dzieje się tak, ponieważ nie ma w kościele ojca, nie ma męskiego wzorca. Skoro kościół nie jest ważny dla taty, nie może być ważny dla jego dzieci. Tak widać, musimy zmienić oblicze kościoła ze względu na dobro wszystkich mężczyzn, kobiet i dzieci. Jak więc możemy to zmienić? Czy masz jakiś pomysł? Jest kilka małych rzeczy, które możemy zmienić. Myślę, że muzyka w kościele może być nieco żywsza, tak żeby mężczyźni też mogli śpiewać. Poza tym śpiewamy 5 oktaw za wysoko. W dodatku piosenki, które mają 500 lat. And we're singing 500-year-old songs, and I think dla mężczyzn młodych szczególnie potrzebujemy śpiewać więcej nowoczesnych piosenek. I więcej męskich piosenek. W ogóle powinniśmy tworzyć atmosferę, w której mężczyźni czują się bardziej swobodnie. Śpiewać więcej nowoczesnych piosenek i więcej męskich piosenek. Większość grup uwielbienia składa się z większej ilości kobiet niż mężczyzn. Powstaje więc potrzeba organizowania męskich grup i konferencji, innych miejsc, w których mężczyźni mają okazję spotykać się ze sobą. Jeśli będziemy to robili przez kilka lat, być może uda się nam przywrócić równowagę. To, na co często zwracam uwagę, to
Powiedz mi, na co wydajesz pieniądze w kościele, a ja powiem Ci, czy na czymś naprawdę zależy. Kościół przekazuje pieniądze na pomoc biednym. Wiemy, że to jest nasz największy obowiązek. Potem wydaje pieniądze na kobiety i dzieci. Kiedy pytam biskupów na całym świecie, ile pieniędzy przeznaczacie na służbę mężczyznom, odpowiadają, nic. To jest powód dlatego, że w większości diecezji nie ma silnej służby mężczyzn. Ja zachęcam biskupów do tego, żeby zaczynali coś dawać. Jest dużo materiałów, które mogą przyciągać mężczyzn, na przykład filmów, dzięki którym można urządzać wieczory filmowe. Większość aktywności, jakie możemy zaproponować innym, kosztuje jakieś pieniądze. Ale myślę, że to jest dobra inwestycja. Zaproponowałeś program 72 godzin do zmartwychwstałego życia. Czego on dotyczy? Zostałem poproszony przez kardynała Dziwisza o stworzenie światowej służby dla mężczyzn. I dlatego byłem w Rzymie z moim proboszczem i zacząłem szukać możliwości stworzenia takiej organizacji. Potem założyłem kilka propozycji. Zacząłem pytać Pana o pomoc w utworzeniu systemu, który działałby w prosty sposób. Tak powstał plan 72 godzin, dlatego że Jezusowi zajęło 72 godziny, czyli 3 dni powstanie z martwych. Więc jeśli mężczyzna może oddać 72 godziny rocznie Jezusowi, da mu to życie zmartwychwstałe. Mój plan polega na tym, żeby 2 godziny w miesiącu mężczyźni przyszli na męskie spotkanie, grupę dyskusyjną z odrobiną modlitwy na męski temat. Mamy już materiały na takie spotkanie. Raz do roku powinni przyjechać na jeden dzień 6-godzinną konferencję, na której będą świetni męscy mówcy, którzy będą inspirować i rozpalać serca dla Chrystusa. Jedną rzeczą, którą lubię widzieć u mężczyzn, jest wyjazd na rekolekcję weekendową od piątku wieczorem do niedzieli po południu. Mają oni prawdziwą możliwość spędzenia czasu z Jezusem. Zauważyłem, że takie wyjazdy potrafią zrobić rewolucję w męskim sercu. Większość mężczyzn katolickich w Stanach nigdy nie była na rekolekcjach. Właśnie dlatego naszym celem jest to, żeby wszyscy mężczyźni mieli osobistą więź z Jezusem. Nie chcemy zapraszać ich do kościoła. Wielu z nich odeszło z kościoła, ale zapraszamy ich do Jezusa Chrystusa. Jak poznają Jezusa, wtedy zapragną wrócić do kościoła. Oni narzekają na kościół, na wszystkie problemy, jakie w nim występują. Dzieje się tak dlatego, że mają więź z Jezusem. Kiedy ma się już tę relację, człowiek widzi, że to właśnie Jezus ustanowił kościół, który jest darem od Boga dla nas. Moim celem jest zobaczyć mężczyzn mających osobistą relację z Jezusem, wchodzących w mocną relację z Kościołem katolickim, tak żeby większość mężczyzn czuła się komfortowo przychodząc do Kościoła w niedzielę. Dziękuję Ci, Donald. Ja też bardzo dziękuję. Niech Ci Bóg błogosławi.